Bo ja w Walhalle zagrałem 15 minut. I jak zaczęła się walka, to powiedziałem: e -e", bo oni o tym nie myślą, nie zostali nauczeni, żeby o tym myśleć, i za dużo wysiłku się kosztowało, żeby to robić. Ja pod poprzednim filmem, tam gdzie e, mnie użył Snake Eater, w pewnym momencie e, napisałem komentarz prostujący moją wypowiedź, rozpisujący się trochę bardziej. Ja się wypowiedziałem i polajkował, więc robi się poważnie. Moim zdaniem jesteśmy już y, przyjaciółmi. Lubię słuchać, jak Ubi jest głównym. <laughs> ja też, bez jaj. Jak, jak się w Ubisoftie sypie, to ja tak ciepło mam na serduszku. Nie wiem czemu, jak. Tak... Dlaczego Ubisoft upada? Ja mam wrażenie, że on upadł dawno temu. Ja od Ubi uwielbiam Rayman. Czy on nie był robiony przez jakieś mniejsze podstudio Ubisoftu? Bo ja, ja w Raymany grałem też i mi się podobały. Prince of Persia. Ogólnie dupy ta grania nie, nie urwała. ale. No. Ja mam wrażenie, że oni mają tą dywizję właśnie tych indyków i oni wypuszczają okej OK gierki. A te duże gry od nich, to jest taki żart czasami, ja nie wiem. Ubisoft rozpada no, się na naszych oczach. I to nawet nie jest wybitnie odkrywcze stwierdzenie, raczej każdy no to widzi. Tylko jak to się stało? Jak to jest możliwe, że zarząd ugruntowanej... Splinter Cell był od Ubisoft, nie? Toż ja kocham z Plintersela. I na rynku od 30 lat firmy pozwolił na to, aby dotknęła ona takiego dna. Cóż, ja znam odpowiedź i wy zapewne również ją znacie, ale tak czy inaczej zapraszam Was do zostawienia swoich teorii w komentarzach lub na moim Discordzie dla widzów, na które Was zapraszam. Świetne miejsce. Sam jestem zaskoczony tym, ile konstruktywnych dyskusji udało już się tam przeprowadzić. W tym filmie przedstawię wam swoją własną hipotezę na ten temat i może wspólnie uda nam się dojść do tego, dlaczego Ubisoft upada. I jakoś tematem odcinka jest dosyć stara firma, to nie będę wam przywoływał całej ich historii. Istotne jest to, że domyślnie zajmowali się oni wydawaniem gier, a nie ich produkcją. Ubisoft wydawał w przeszłości tytuły spod szyldów Gwiezdnych Wojen, Formuły 1 i Disneya. Więc nawet przed wkroczeniem na rynek deweloperski mieli już oni ogromną strukturę, rozpoznawalność i fundament pod rozwój. Widzisz, ja na przykład. Ja na przykład historii firm do końca nie znam. Ja Blizzarda mniej więcej znam, bo jakby 10 lat w i StarCraft'a, tak? Wsadzone, więc siłą rzeczy, jakby historię ich progres i, i łapanie się za głowę podczas Wrath of the Lich King, jak Activision kupił. Blizzardowe rzeczy to znam, ale Ubisoftu nie śledziłem, bo ja jakby większość ich gier gówno mnie obchodzi, szczerze. Ta przeszłość miała jednak znaczący wpływ na sposób prowadzenia firmy na przestrzeni lat i o tym za niedługo. Pierwszą znaczącą grą studia był Rayman, który w dużym stopniu zdominował rynek pc platformówek. Potem firma zakupiła prawa do marki Toma Clancy'ego i zaczęła wydawać Splinter Cell. E. To tyle z antycznej historii, bo zaraz po tym Ubisoft wydał swoje najważniejsze serie, które wydaje do teraz. Wszystkie miały jednak ten sam problem i podam wam na to konkretny przykład. Ciężko byłoby tu zacząć od czegoś innego niż od Assassina. Seria kultowa, która zaczęła się od skromnego projektu mającego być kontynuacją serii Prince of Persia. Pierwszy Assassin's Creed bardzo dobrze realizował wszelkie założenia poprawnej konstrukcji otwartego świata. Zapewnił dużą ilość odmiennych aktywności, elementów budujących iluzję żywego miasta i co najważniejsze, stworzył sposób poruszania się po tym świecie, który nie był zwyczajnym przyspieszeniem ruchu naszej postaci, a ciekawą i relatywnie złożoną jak na tamte czasy mechaniką. Pierwszy Assassin był kompas. Jestem hmm. dla wielu twórców, który bardzo wpłynął na konstrukcję otwartych światów. A później wszyscy mieli parkour <laughs> przez tę grę. Ja pamiętam, jak zagłówniarza w to grałem, ledwie mi to chodziło na kąpie. I mi się osobiście podobał i przeszedłem chyba nawet. Później w miarę czasach zacząłem widzieć, że o, udało mi się Assassin's Creed, i teraz jest dwa, do dwójki chyba trzy części różne, a później trzy, a później Black Flag. On... Później wydawanych grach. W końcu na podobnych założeniach opiera się Horizon, Wiedźmin czy nawet najnowszy Spider-Man. To jest zawalenie świata aktywnościami pobocznymi, oparcie poruszania na unikalnej mechanice i stworzenie sposobu na stopniowe odkrywanie mapy. Nie wszystkie z tych elementów... Dla mnie Ubi nie widzę nic nowego, tylko yy, Assassin's Creed, no technicznie, no tak, no. Oni robią tak jak FromSoft, tak, niby iteracyjnie. Problem w tym, że u nich iteracji jakby podstawa jest Gówniana, przedawniona moim zdaniem, nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. I plus oni to za bardzo jakby usystematyzowują. Im się wydaje, że trzeba nasrać więcej ikonek na mapie do zwiedzania, rozumiesz, jakby oni mają schemat ustalony. A Far kraje nie są też Ubisoftowe przypadkiem? Bo to też ten sam system znajdują się w Wiedźminie, ale dla przykładu słynne wieże Ubisoftu pojawiły się już chociażby we wspomnianym Horizonie. Według producentów formuła pierwszego asesyna była na tyle dobra, że postanowili przekopiować ją oni do dwójki, Brotherhooda i Revelations, minimalnie zmieniając przy tym projekt gry w trójce, dodając polowanie na zwierzęta powiązane z progresem naszej postaci, a następnie w czwórce, opierając rozgrywkę na sterowaniu pirackim okrętem. I teraz zatrzymajmy się na chwilę i zaznaczmy to, że dokonując takich retrospekcji i oceny gier wydanych tak dawno temu, otrzymujemy kontekst, który który klaryfikuje się z biegiem czasu. I teraz biorąc to wszystko pod uwagę, zauważymy, że problemem tych gier jest to, że nawet kiedy one wychodziły, to nie były one niczym innowacyjnym. Ta formuła była przestarzała już na ich premierę, bo zarówno dwójka, hmm. ale też i jej wszystkie samodzielne dodatki nie były niczym, co rozwijałoby formułę w serii w takim stopniu, aby uzasadnić ich sprzedawanie za pełną cenę. Oczywiście mamy uzasadnienie pod tytułem fabułka toczy się do przodu, ale patrząc na to stricte recenzenckim okiem, to fabuła nie jest elementem, który uzasadnia tak wysoką cenę gry. W przypadku Revelations wszystkie zmiany polegały na wprowadzeniu nowej mapy i dwóch mechanik, z czego jedna z nich do tej pory jest uznawana Ale wygląda brzydko jak Dark Souls 2. Ale nie, no on, on tu prawdę mówi, to jest, to jest fakt. I dlatego właśnie, dlatego ja przy trójce chyba już sobie odpuściłem. Ja nawet w dodatki do dwójki nie grałem. Zagrałem w dwójkę, później odpaliłem trójkę i, i nawet nie, nie skończyłem, bo jakby... Zobaczyłem, że to znowu to samo. Jakby ile razy można to samo, to nie jest na tyle ciekawa historia, żebym ja chciał, wiesz. Mi się wydaje, że po prostu korpo decyzje przejęły. Chcieli bezpiecznie zarabiać pieniążki cały czas wydając to samo, nie ryzykując, nie zmieniając niczego. I dlatego właśnie Assassin's Creed, między innymi, moim zdaniem właśnie, tak jak Snake Eater mówi, one były, one jak wyszły, to już były przedawnione mechaniki. To było to, co w jedynce i tam nic nowego nie było nigdy za najgorszą w całej serii. Ale nie wybiegajmy za daleko w przyszłość i pochylmy się nad inną, równie znaczącą serią, jaką był Far Cry, którego pierwsza część powstała jako demonstracja technologii mająca rozpromować silnik CryEngine na rynku. Ubisoft jedynie tę grę wydawał, bo realnie robił ją krajtek. Potem jednak, jak każdy dobry wydawca, Ubisoft wyczuło pieniądz i zdecydowało się na zakup praw do marki. Nie mieli oni jednak dostępu do nowoczesnego silnika, dlatego trzeba było postawić na czymś innym. Far Cry 2 był grą romansującą nieco z realizmem i wiarygodnym oddaniem pola walki, co przez średnie wyniki gry nie stało się główną cechą serii. Przy Far Cry 3 zdecydowano się jednak na przeprojektowanie rozgrywki, stawiając na stworzenie gry z otwartym światem, rozwojem postaci opartym na polowaniu i czyszczenie Mistówek na mapie. Brzmi znajomo, do tego zdecydowano się na napisanie bardzo rozbudowanej fabuły o pa Dlatego w Far Cry e też nie grałem. Nie wiedziałem, że to było na e, Krajteku w ogóle, to jest, to jest dobry kawałek historii. Bo ja na przykład Krajtek lubię bardzo, dlatego w Hantagram gram. Ich podejście mi się podoba i to co oni robią. Ale w Far Cry e nie grałem, zagrałem chyba w jednego czy w nie pamiętam trójkę? Jak zobaczyłem, myślę, okej, okay, gra ubisoftu, ale shooter, nie? Pograłem chwilę i tak. Trochę pojeździsz samochodem. Okej, okay, twoje misje, idź do wieży. O, myślę Znowu. Dobra, idę do wieży. Skan. O, tu masz miejsce, tu masz miejsce, tu masz miejsce. E, Farkaj trzy byłki tu. Może i tak, ale jakby. To nie o to chodzi. Słuchaj, y, wczorajsze kotlety też są dobre. Zimna pizza też jest spoko. Po prostu jakby to są odgrzewane rzeczy. Całe. Ja Jak kupuję gierki, to ja szukam nowych, ciekawych rozwiązań. Chyba, że jestem fanem konkretnej serii, po prostu chcę więcej tego samego. A chodziło o to, że jakby w Far Kraju, komu mówię, nie pamiętam czy to była trójka, bo tak bardzo na mnie ten, ta gra zadziałała, że nie pamiętam nawet, która to część była. Jakby nie podobało mi się znowu, bo, bo całe zajęcie to było iść do wieży i czyść punkty. I te punkty to jest baza te pełna jakichś randomowych żołnierzy. Na wyrazistym antagoniście. Ubisoft jednak stwierdził, Chociaż że tyle rozwoju serii wystarczy, więc każda jej kolejna część była dokładnie tą samą grą, z inną mapą i kilkoma o. dodatkowymi mechanikami. Nawet pod względem oparcia fabuły dookoła jednej bardzo charakterystycznej postaci antagonistycznej. Czy widzicie tutaj pewien wzorzec? Wiecie, jak ja mam problem z tym filmem? Ciężko tu coś więcej powiedzieć, bo to wszystko jest oczywiste, ale jednak spora grupa osób tego nie widzi. Ubisoft to Kolejne mi już nie chciało grać, bo było to samo, ale... Na... No właśnie o to chodzi, na raz jest spoko. I tak jak on to mówi, oni wyczają jeden schemat, który zadziała trochę i oni go duszą, aż zdechnie po prostu. I przy każdej grze jest tak samo. Tak mi się, tak przynajmniej takie mam wrażenie, jak grałem w, właśnie w Assassina albo w Far Crya. Wydawca. Ich zarząd składa się z ludzi, którzy nie mają pasji. Pomijam te wszystkie pierdoły co z tym toksycznym miejscem pracy, co tam się Ponoć. i tam molestacje pierdały, nie? ...i do gier. Oni chcą sprzedać jak najwięcej kopii swoich produktów jak najniższym kosztem. Zresztą z Blizzardem jest identycznie. Wystarczy... Blizzard zawsze rzucam, nie? Ja porównuję Ubisoft zazwyczaj bardziej do EA, bo w Blizzardzie ta wizja twórcza była i tam dalej są ludzie, którzy coś kombinują, tylko Bobby Kotick był i Bobby Kotick, goblin, narobił chłamu. Jakby kierował się tylko hajsem we wszystkim. A z kolei VA to samo jest, te... nie pamiętam nawet imienia tego typa. Koleś, co wygląda jak pseudo model po chirurgii plastycznej. On jest CEO dlatego, że on wymyślił sprzedawanie wirtualnych kart i to zarobiło im chore pieniądze. Do Więc ja już kotnika do prezesa Lariana. I w tym nie ma aż tak wiele złego, bo taki jest cel każdej istniejącej na tym świecie firmy: zarabianie pieniędzy. A wiecie, jak zmaksymalizować zyski, minimalizując przy tym koszty? Zrezygnować z eksperymentów. Nie testować nowych formuł gier. A jeżeli już, to tylko kiedy okoliczności nas do tego zmuszą. Jeśli coś działa. To czemu ktoś miałby to zmieniać? Każda z serii Ubisoftu opiera się na tym samym mechanizmie. Najpierw tworzymy coś prostego, najlepiej opartego o inne sprawdzone marki, a następnie sprawdzamy, czy zadziała. Nie siadło? No to trudno, ale jak już siądzie, to lecimy w tango. Sześć identycznych gier, do których ewentualnie dodawane są mechaniki z innych tytułów. I ch z tego, że to jest straszne i zero w tym kreatywności, skoro pieniądze są, bo ludzie będą kupować te gry. Ja na przykład widzę to w JRPG-ach, powtarzalność, ale trochę różnicy w każdej części jest. No ale to widzisz, to jakby to jest już bardziej kwestia gatunku, nie? nie? Nie da się dużo zrobić z pewnym gatunkiem. Ale Assassin's Creed czy Far Cry to nie jest typowa gra danego gatunku. To gatunek ich nie ogranicza, można wymyślić pierdylion innych rzeczy. Zwłaszcza, jeżeli masz do czynienia z jakimkolwiek otwartym światem. Far Cry, seria oparta na przeżywaniu różnych przygód w dziczy, dostała przeciwników z paskami zdrowia rodem z The Division i klasyczne wieże z asasynów. Te same asasyny dostały system walki bazowany na Wiedźminie, denny system magicznych zdolności i zabawę w rozbudowie... Który to jest, as jest asasyn? To jest Valhalla? Bo ja w Valhalla zagrałem 15 minut. I jak zaczęła się walka, to powiedziałem eee... -e". I wyłączyłem grę. Dosłownie. Nie wiem, czy to tak jak on powiedział, że bazowane na Wiedźminie, ale no feeling może być podobny, bo chodziło jakby zero impaktu broni, takie machanie, żeby machać i czekasz, aż ten pasek zejdzie, życia typowi. I powiedziałeś, nie, nie będę w to grał. Nowe wioski. Valhalla to już w ogóle mocno poleciała, bo nikt w Ubisoftie chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, na jakich elementach ta seria stoi. Powiedziałbym nawet, że gdyby nie logo Assassinów w tytule, to nie byłbym nawet w stanie poznać tego, do jakiej marki należy ta gra. I jeżeli gry, takie jak Walhalla czy Odyssey się Wam podobały, to nie ma w tym nic przesadnie dziwnego, bo te gry są projektowane w taki sposób, aby przypadły do gustu jak największej ilości przeciętnych graczy. One nie mają rewolucjonizować sceny czy odkrywać koła na nowo, bo te produkcje ciężko rozpatrywać w kontekście sztuki. To są zwykłe, tworzone masowo produkty o prostej i przystępnej fabule, rozgrywce i strukturze. Gry prostsze od Wiedźmi na 3, do których można usiąść i wyłączyć myślenie. Często Stworzone przy tym stricte pod ludzi, którzy wiele z grami wspólnego nie mają. Ale mam wrażenie, że nawet sam Ubisoft nie wie, czemu ludzie te gry kupują. Spójrzcie na serię Watchdogs. Pierwsza część to nieangażująca kopia GTA, mająca mało co wspólnego z hakowaniem, która oparta została na edgy fabule i segmentach strzelankowych. Watch Dogs 2 z kolei to świetna mechanicznie gra, która choć jest jeszcze bardziej miałka fabularnie, to genialnie łączy ona elementy strzelankowe z segmentami logicznymi, w których możemy wykonać nasz cel nawet nie wchodząc do budynku. Mechanicznie była to gra, którą Watch Dogs 1 być chciało. Szkoda tylko, że potem na rynek trafił Legion, który zawiódł praktycznie każdego i którego twórcy postanowili wstawić do tej gry kolejne. Inne fascynujące mechaniki, takie jak przeciwnicy oparci na paskach zdrowia, jakieś dziwne perki. I tak też spu... Jedynka była dobra, mimo glitch. Watchdogsy? Ja w ogóle nie grałem w Watchdogsy. Miałem zamiar. A słyszałem du dużo dobrych rzeczy o niektórych właśnie aspektach, nie? spłycany był każdy tytuł. Zresztą gry multiplayerowe Ubisoftu również mają swoje problemy. Chociażby w pierwszej aktualizacji do Siege'a dodany został Blackbird, który na lufie swojej broni posiadał tarczę balistyczną, uniemożliwiającą strzał w jego głowę. Na premierę postaci tarcza ta była niezniszczalna. Tak, drodzy widzowie, ktoś w Ubisoftie postanowił, że w strzelance opartej o strzały w głowę nie będzie dało się strzelać w głowę. Dlaczego więc twórcy sabotowali własną grę, tworząc totalnie przesadzoną metę? Zapewne dlatego, że postaci na są droższe i dopiero później spadają z ceny. Dlatego opłacalne jest to, aby wprowadzić do gry totalnie przesadzonych bohaterów, a potem nerfić ich z czasem, Ale... kiedy gracze zmarnują już godziny na wyfarmienie wymaganych funduszy albo kupią booster packa, żeby nie musieć tego robić. Potem twórcy stopniowo porzucali grę, gdzie w trakcie piku jej popularności nakład pracy zdawał się być najniższy. Spłycić i sprzedać za każdą cenę. To właśnie jest maksymą Ubisoftu praktycznie od początku działalności tej firmy. Sp a widzisz, ja mam nosa po prostu. Tylko na blizardzie się przy, bo dobrym grami jest wabili. Tymczasem EA, Assassin's Creed ciągle co? EA, EA zamiast rewolucjonizować cokolwiek, oni tylko wprowadzają nowe mechaniki wyciągania hajsu z ciebie. No, to jest, to jest ich zadanie. Ale o, Ubisoft to samo kombinuje. Spójrzcie na Star Wars Outlaws. Ta gra ma tak tragiczny gameplay, że doprowadziła do spadku akcji firmy na giełdzie, kiedy tylko nagrania pojawiły się na YouTubie. Widzicie te drastyczne obniżki na wykresie? To wszystko zostało spowodowane nowymi publikacjami na temat gier, które Ubisoft wydaje. W tych grach nie zmienia się absolutnie nic nic, A w przypadku ostatnich publikacji, to są tu zmiany wychodzące grze na gorsze. A tak swoją drogą, to w trakcie nagrywania tego filmu doczekaliśmy się premiery nowych Star Warsów i kto by pomyślał. Do trzeciej osobowej strzelanki z Gwiezdnych Wojen dodano elementy platformowe i skrajnie nudny, otwarty świat. I odnoszę się tutaj do recenzji Eurogamera i kilku streamerów, bo nie ma nawet takiej opcji, że kupię tę grę za prawie 400 zł. No i do tego mamy coś, co określiłbym jako dostosowywanie gier do współczesnego odbiorcy, co skutkuje ich całkowitym zniaczeniem. Zresztą opisywałem to na streamie, więc po prostu przywołam Wam fragment. To jest właśnie jedna z najbardziej jakby... Jedny, jeden z największych problemów, to jest jeżeli firma robi to co firma musi, czyli stara się zarobić, a stara się zarobić, czyli więcej kopii sprzedać. Więcej kopii, czyli mieć większe grono odbiorców. Gry mają, nie wiem czy filmy też, ale, ale muzyka na przykład, nie? Im, do im większej rzeszy ludzi chcesz trafić, tym ogólnie jest produkt. Tak to działa. Jakiś czas temu wyszła informacja, że Ubisoft zatrudnił aktywistę LGBTQ jako konsultanta, który chce zmienić moralne standardy dotyczące no To było kurwa tak duże. Nie ja rozumiem, rysza. że to jest odnośnie płci w historii, coś tak? Nie. Transgenerational sex. Z, mo z mojego rozumienia transgenerational to znaczy międzypokoleniowa, czyli między pokoleniami. Oznacza, że dużo starszy chłop rucha dużo młodszą laskę, albo na odwrót. Takiego chyba, chyba nie, nie do końca rozumiem, jak interpretować ten tytuł. Albo, albo rozumienie płci, czy seksu między pokoleniami ogólnie. Polski. Ale ogólnie w tym artykule jest napisane, że zatrudniona została Sashi schmidt hori która z jakąś tam izbą scenarzystów, czy reżyserów jest, ponoć... jest osobą, która ma ścisły wpływ na fabułę rozgrywki. I teraz to jest mega ciekawe, bo to jest dosłowne powtórzenie afery ze Sweet Baby Inc., bo ponownie mamy sytuację, gdzie zatrudniana jest jakaś osoba z tego środowiska, która nie wiadomo co robi, bo nikt nie chce tego powiedzieć. Nikt nie chce powiedzieć, czym ona się zajmuje, co ona konkretnie robi. Jedyne, co jest jakby napisane w tym artykule, to że piękne walczące kobiety są ważną figurą w Japonii i że ona chce. Gdyby dokładać tą wizję do tej gry. I to właśnie przez takich ludzi fabuła gry jest nijaczona, a jej kluczowe problemy są całkowicie olewane, bo studio skupia się na całkowicie nie tych elementach, co trzeba, szukając jakichś chorych rozwiązań, które. Bo studio myśli, że to sprzeda grę. Ja jestem za inkluzywnością, niech będzie, tylko tak jak mówiłem wcześniej. Nie problem jest w tym, że postać jest kobietą, problem jest w tym, że ktoś, kto ją pisał, napisał ją kła nudną, nie da się lubić, albo, albo nie, nie wnosi nic do fabuły, tak? Tymczasem Japonie robią dobre grę, które też mają błędy. Słuchaj, bo wszystko ma błędy, nie ma rzeczy idealnych, nie ma idealnych gier, zawsze jest błąd, okej? Okay? Nawet Soulsy, nawet Elden Ring ma błędy, okej? Okay? <grych> tym grom szkodzą. Bo wydaje mi się, że Ubisoft za wszelką cenę stara się doprowadzić do tego, żeby każda z tych postaci miała jak najmniej wyrazisty charakter i osobowość do stopnia, w którym powstaje Watch Dogs Legion, gdzie żadna z postaci nie ma ani charakteru, ani dobrego voice actingu. No bo przecież gramy NPC-tami, którzy w każdej misji muszą zachowywać się tak samo, niezależnie od tego, kogo wybierzemy. Watch Dogs 2 miało z kolei protagonistę z bardzo dobrze nakreślonym charakterem, który można było dostrzec, patrząc chociażby na naklejki na jego laptopie, Biur, tendencje do ciągłego noszenia słuchawek, tagowania billboardów i tak I nawet nie wspominam tu Aidena Piersa czy jakiegokolwiek głównego bohatera starszych asasynów. I tak, te fabuły w Watch Dogs'ach dalej były miałkie. Chodzi mi tu o wyrazistość tych postaci. W końcu wspominamy Aidena przez jego aparycję i charakter, a nie przez to, co faktycznie w tej fabule robił. Popatrzcie na Conora Kenwaya, który miesza tradycje rdzennych Amerykanów z kredem asasynów, który często daje się ponieść emocjom, który nie rozumie przy tym wielu rzeczy spotykających go w wielkim świecie polityki. To wszystko jest świetne, bo nawet jak masz średnią fabułę, to dobrze napisana postać ją uratuje. Wystarczy spojrzeć na Mass Effecta czy Fallouta 4, do których ludzie dalej mają sentyment właśnie przez bohaterów. Ale nie. W Ubisoftcie fabuła ma być prosta, mało kontrowersyjna i jeszcze mniej treściwa. No bo co to za fabuła, jeśli ktoś nie może się z nią zidentyfikować? Co to za fabuła, jeśli ktoś może się na nią obrazić? Na pewno nie taka, która się sprzeda. I niestety, ale Ubisoft jest sterowany przez ludzi, którzy albo w tą ideologię szczerze wierzą, albo próbują ją wykorzystać, i zwabić jej wyznawców. Nie, nie, oni nie wierzą w nic oprócz pieniędzy. Okay? CEO, jedyna jego religia to jest dolar i tyle. Oni, ja absolutnie nie wierzę, że CEO takiej firmy ma jakieś ideologiczne pociągi w którąkolwiek stronę. Oni robią tak, żeby się hajs zgadzał. I w ich marketingu powiedzieli: Panie, na Twitterze dużo lewactwa jest i oni chcą tak. No i tak robią. Nie ma to znaczenia, że w rzeczywistym świecie jakby. Trochę inaczej to wszystko wygląda. Inaczej nazwać kontrowersję z czarnym samurajem. Zatrudnianiem jakichś specjalistów. Mem z panem Krabem podsumowuje dosłownie. Tak, dosłownie... Krab ze, sp ze Spongeboba. <grych> ...od inkluzywności, czy dodawaniem postaci na wózku inwalidzkim do gry o antyterrorystach. Jeśli wypełniacie bingo, to w ostatnim przypadku możecie odznaczyć dwa pola, bo ta postać jest dodatkowo transwescytą. I ci ludzie, których Yubi rzekomo reprezentuje, nie są dla mnie w jakimkolwiek... Tylko widzisz, to jest problem. Bo na przykład w tym momencie, nie? Jest, jeżeli to jest prawda, bo ja nie będę tego weryfikował, bo mi się chcę chce, bo Jeżeli to jest prawda i jest postać, która jest na wózku, yy, w składzie kur Antyterrorystycznym i zakładam, że ona nie siedzi jako y, koleś w wanie, który komputerem się zajmuje, tylko coś robi. Y, I jest do tego trans. Problem jest w tym, że teraz ludzie będą się wyżywać na, y, na innych ludziach z lewymi poglądami, bo to przez was oni tak zepsuli gry. Nie, to jest coś. Co ktoś wrzucił do, do maszyny, żeby algorytm wypluł, albo ktoś padł na pomysł, jak najwięcej haczyków odhaczyć, bo, bo pieniądze z tego będą, i przez to ci pracownicy i CEO wykrzywiają rzeczywiste problemy, nie? Bo jeżeli ktoś jest rzeczywiście na wózku, ty, to może fajnie by było, gdyby była gierka, która jest bazowana wokół tego, że główna postać nie może chodzić, nie? To, to jest zamysł na, na coś ciekawego, na jakieś rozwiązanie. I to nie musi być shooter, to nie musi być gra, wiesz, jakiejś trzeciej osoby, akcji, bla, 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 ale może mieć wzrost Związek, gdzie jakby fakt, że ktoś jest na wózku ma wpływ na rozgrywkę. I to, i to może być ciekawe, fajne rozwiązanie. Ale dosłownie to samo robił Blizzard. Kiedyś wypłynęło, że mieli e, algorytm bodajże do sprawdzania, czy wystarczająco dosłownie, czy wystarczająco. Ilość punktów y, zaliczasz na, na, na skali, w, jakby dywersyfikacji, gdzie, gdzie algorytm wypluwał koncepty na postaci, że jeżeli ta postać była kobietą, albo musiałaby nie być biała, albo musiała być na przykład starsza, nie? Albo coś. Stąd na przykład Ana w wyrłoczu powstała. Tego typu rzeczy. Gdzie to psuje i wykrzywia całkowicie moralną część tego. Tylko po to, bo ktoś myślał, że komputer. I to, to samo jest z AI teraz. Myślą, że wpiszą komendę w AI. Jak zarobić? Pieniądz, jaki najlepszy sposób, i wypluje GPT główno ją w to gówno uwierzy. W tym stopniu problemem. Mnie nie interesuje to, czy ktoś ma sprawne nogi lub czy zmienił płeć. Bo problemem jest to, że tu nie chodzi o żadną reprezentację. To jest zwykły, przemyślany rage bait. Jeśli ktoś jest po lewej stronie, to na luzie kupi sobie gierkę i pogra jako jasukę, aby wesprzeć promocję czarnej kultury. Jeśli jest po stronie przeciwnej, to pojęczy na Twitterze i nabije hashtag na wyższą pozycję. No. Potem debile z lewej strony zaczną walczyć z debilami z prawej, przez co utrzymają oni dyskusję o tej nudnej grze Zinny. przez kilka tygodni dłużej. Zapytacie, czemu nazywam ich debilami? Bo ci ludzie są jak owce. Oni marnują czas no. na to, aby robić dokładnie Robimy to, im reklamę. co Ubisoft przewidział, że zrobią. To wszystko to zwyczajna farma zaangażowania, która z jakiegoś powodu dalej działa. Bo szczerze wątpię w to, aby twórcy dodawali tak sp Działa, bo przeciętny chłop o tym nie myśli. Ja zrobiłem filmik reakcję, bo zrobiłem, bo ziomek mnie namówił, żeby, żeby coś takiego zrobić. Ale ogólnie przeciętny człowiek, przeciętny gracz, nie myśli za dużo. To, I to nie jest nic nowego i na to, za to na, nie należy się obrażać. Bo to jest to samo, co na przykład jedzenie, okej? Okay? Większość ludzi nie funkcjonuje w taki sposób, jak ludzie, którzy jedzą zdrowo i są fit, nie liczą kalorii, nie sprawdzają makroskładników, nie czytają nawet gówna na opakowaniu, co tam jest w środku, bo ich to nie obchodzi, bo oni o tym nie myślą. Nie zostali nauczeni, żeby o tym myśleć, i za dużo wysiłku ich by to kosztowało, żeby to robić. I tak samo jest w grach, moim zdaniem, że ludzie często po prostu idą na łatwiznę. Specyficzną postać do Rainbow'a, aby serio komuś pośrednio pomóc, albo żeby wbrew wszelkim oczekiwaniom skoncentrować grę o Japonii dookoła czarnoskórej postaci. <laughs> nie, no co wy? Jedynym powodem jest to, że Osidzu Co do Jasuke, to będę się kłócił jeszcze. To jest dobry wybór pod względem unikalności postaci. Jeżeli chcesz, żeby twoja postać była unikalna, bo ja rozumiem, Rozumiem. chcesz być w Japonii, czuć klimat, samurai, okej, okay. dla mnie to jest kosmiczne, Jeżeli, tylko że Ubisoft tego nie zrobi, bo nie mają jaj, bo dla mnie kosmicznie ciekawym by było rzeczywiście, bo na przykład ten, yy, Django, Unchained, tam, czy kochasz, czy nienawidzisz Tarantino, to Django był bardzo ciekawym filmem, bo tam był hardkorowy rasizm i tam jakby połowa materiału była skupiona na tym, jak sobie radzą ludzie wokół tego? Nie było tylko udręki niewolników, ale jakby, jak ludzie, którzy się z tym sprzeciwiają, na to reagują, jak, jak ten Django sobie z tym radzi, i wiesz, już pomijając spektakl, cały. I tu jest podobnie, nie? Że jakby można by, gdyby rzeczywiście polecieli w to, że on. i pokazali historię, że on jest niewolnikiem i że on w, tam wspina się po szczeblach, czy tam. Nawet gdyby tu, wiesz, ufantazjować, żeby to było, wiesz, bullshit trochę, nie? To mimo wszystko ciekawym mogłoby być zobaczenie czegoś takiego. Ale fakt jest taki, że to, że on jest czarny, to będą dwie interakcje. Z, w związku z tym to będzie koniec. I a reszta to będzie to samo, co Walhalla. Bardzo mi się ten film podobał. Bardzo polecam. Ale jak, ja ogólnie Tarantino lubię, nie? Więc. To... się już nic nie mówi, a gra powoli umiera. Powodem jest to, że po porażce Miraża nikt nawet na premierę Shadowsów by nie spojrzał, bo oni bardzo dobrze wiedzą, jakiej jakości jest ten produkt i jak będzie wyglądała Dokładnie. jego premiera. I to wszystko jest. Pro... Oprócz Janków, y którzy pracują i po pracy, mają dzieci i wszystko. I... Godzinę dziennie, pół godziny dziennie mogą pograć i oni sobie? Problemem z bardzo konkretnych powodów. Każda firma może wydawać takie gry, na jakie ją stać, ale Ubisoft stać na bardzo wiele, bo ich budżety, a co za tym idzie ceny ich gier są wręcz ogromne. Nowe Star Warsy kosztują 350 zł. Podobne ceny osiągają zresztą nowe Assassiny i ich inne serie. To nie... Z Parkour vs Unity do Mirage, a tego to nie wiem, bo ja po trójce nie grałem. To odpuściłem sobie. Utraciłem wiarę jakby w, w to, że Ubisoft zrobi coś nowego. Zobaczyłem, że oni lubią po swojemu cały czas to samo wydawać, a ja nie będę wydawał pieniędzy na, na, na ten sam shit. Mnie interesują ciekawe, nowe rozwiązania, a nie ten sam, wiesz, bullshit, nie? A, o cenach. To jest to, co Blizzard i Sony też to puszują. Oni chcą, żeby było 70 baksów za grę. Ich obchodzi, co wy o tym myślicie? Oni chcą, żeby, żeby, pieniążki się zgadzały. Nie jest cena, którą można zapłacić za niedorobione. I do tego to przy Spidermanie dwójce było. Oni puszują te ceny, dlatego że dochodzą do momentu, gdzie pieniądze wydane na produkcję gry są tak popięte, są po prostu tak chore pieniądze, że im się przestaje to zwracać powoli. I oni muszą jakoś to odbić, nie? opartą na przestarzałych mechanikach gry, która należy do jednych z najbardziej wartościowych marek na świecie. Ubisoftowi nie zależy na zadowoleniu graczy i nie dajcie się zwieść tymi gadkami, które pojawiły się w kwestii Assassin's Creed Shadows, bo przecież Mirage też miało być czymś, czego ludzie chcieli. To jest zwykła marketingowa gadka, ściśle nastawiona na zebranie waszej uwagi i wciśnięcie wam kitu. To nie jest poważne i jeżeli ja jako twórca mogę jakkolwiek wpłynąć na wasze decyzje, to zachęcam was do tego, abyście zagłosowali waszymi portfelami i nie Kupowali tych gier. Kupując te tytuły, nie finansujecie? Tu mówi bardzo dobrze. To jest jedyny sposób, w jaki możesz dać znać. On prawdopodobnie nie zadziała, bo banda ziutków na marketing i tak się da nabrać, ale to jest jedyny sposób. Pieniążki dadzą znać. Przestańcie to robić, wymyślić coś innego. Nie rozwoju ulubionej serii, tylko przekazujecie pieniądze, które wykorzystane zostaną na agresywny marketing, którego przykładem jest wysyłanie influencerów do Disneylandu w zamian za mówienie <laughs> miłych słówek na temat ich gier. Potem takie opłacone łebki wychodzą przed publikę i gadają, że gra im się podoba, ale o tym już mówiłem. I dlatego lubię Skilapa, bo Skilap tam pojechał, pograł, oni go chcieli do Disneylandu. Pierwsze co zrobił, to wrócił, nagrał reczkę yy, o wczesnych wrażeniach i powiedział, ale dali nam to i to, i to, i to... w innym materiale. I bawi mnie to, że w głowa graczy to Electronic Arts jest symbolem problemów współczesnego gamingu, a nie Ubisoft. Bo fakt, obie te firmy dodają mikrotransakcje do swoich gier. Ale to nie jest ekskluzywny tytuł. To może być więcej niż jedna firma. Różnica jest taka, że wedle mojej wiedzy, EA nie dodaje ich do gier singlowych. To tyle. Jak zwykle, zachęcam do zerknięcia na mój kanał na Twitchu, na którym codziennie od kilku dni pojawiają się transmisje. Pozdrawiam też wszystkich widzów ze streamów, którzy widzą to u swojego ulubionego content creatora i zachęcam do zostawienia czegoś po sobie na kanale. Do następnego. Śmiało. Widzisz, mówię, ja, ja z tym Snakeiterem to on pewnie mnie nie będzie lubił, bo ja brodaty jestem, ale, ale on, on nie głupio gada, chłopak, bardzo pogier, gdzieś lajczek, o, masz, klik, proszę subskrybować pana Snakeitera, dobre gówno wrzuca, dobry, dobry shit. Ubi good luck, tyle w temacie, ale i tak wszystko się zezwali, znaczy, ja, ty, moim zdaniem oni funkcjonować będą, może zwolnią ludzi, może chuj Funkcjonować będą, bo normiki będą dalej kupować te gry. I tyle. Jeżeli Wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie, i zobaczymy się następnym razem.